W dzisiejszym odcinku. To jest Rosja jednak. I? Aha, jeszcze nie. 39, come on. Comeback życia. To widziałem. Historia lubi się powtarzać. Dobra, ja nie wiem, co to za kraj. Blesser, NG, muszę. Wywieram presję. Malezja albo Indonezja, nie wiem, które. Będę hedżował chyba. Yo! Let's go! Patrzcie to, ile? 2000 punktów Sadziowi. Już prawie miesiąc temu odbyły się Mistrzostwa Polski, które miałem przyjemność komentować wraz z Zio ze studia ze Sztokholmu. Witamy was, kochani, bardzo serdecznie na pierwszych oficjalnych polskich mistrzostwach w GeoGuessr. Poza tym miałem okazję poznać w cztery oczy każdą najlepszą osobę w tą grę w Polsce. Natomiast dzisiejszym gościem tego materiału będzie Sadziu, czyli człowiek, który zagrał właśnie w finale tej imprezy. Co warto zauważyć, Sadziu jako pierwszy Polak w ostatnim czasie przebił barierę 1900 elo i wówczas zajmował trzecie miejsce na całym świecie. Także jak już usłyszeliście, moim dzisiejszym gościem będzie Sadziu. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Pozdrawiam widzów. Powiedz mi, jak twoje emocje po Mistrzostwach Polski? Kurczę, pechowo niestety, no comeback był na tobie wykonany i to ty z 2-0 niestety niefortunnie przegrałeś, jakby nie patrzeć. Jak teraz to odbierasz? No, trochę nadal niedosyt pozostaje. No tak naprawdę przegrałem na własne życzenie, było to pod kontrolą do drugiego pojedynku, a potem trochę padło. Cały pojedynek zostanie rozegrany w formule BO4, gdzie będziemy grali dwie gry Nomów oraz dwie gry NMPZ. Macie wszystkie linki do Sadzia w opisie, koniecznie sprawdzajcie. A jeżeli pod tym materiałem wbijecie ze 2000 apek w górę, to postaram się przekonać mistrza Polski do nagrania tego materiału. No to gotowy? No. Dla mnie to jest bez różnicy, bo ja wiem, że co tutaj nie wymyślę i tak przegram, bo ja na pewno zaraz jakoś kontynent pomylę. Wiesz jak jest. Kraj jest oczywisty. Teraz tak, dobry region spróbować znaleźć. Dawid Kruiper, a nawet polski trochę wdzięk. O, Sadzie już zgesował. Ja czy znalazł 5K, nie? No chyba aż tak to nie, mam nadzieję, że nie. Nie no, bardziej to wygląda jak ten region. O kurde. Kurde, dobra, celem moim jest chociaż jakieś punkty zabrać, bo nie mówię o zwycięstwie, ale fajnie by było jakieś punkciki urwać. Kurde, no chyba mam teraz czterkę, powiem szczerze, pomiędzy dwoma krajami. Nie, no idę w ten. Dobra, zobaczmy, teraz ja wywrę pres. Oje. Sadziu tutaj prawie 5K, jaki gest w dobrym. Chłopaki nam machają, ale raczej mi tu nie pomogą. W sensie wiem chociaż kraj, więc się cieszę, że jeszcze się nie obciąłem ani razu. Nie wiem, no. Strzelam. Nie dam Sadziowi może znaleźć czegoś większego, bo może akurat Lucky wejdzie mi trochę punktów. Nie. Oczywiście, że nie wejdzie. Ale guess, kurde, jaka dokładność. O kurde, i tutaj się kończy moja przygoda z tą grą. Ja cię kręcę. No niestety, ale czekaj, do mnożnika. Kurde, może jak jako tako dam dobry region, to dotrwam. Nie wiem. Less RNG. Okej, może wytrzymam. Ale jaki jest? Co ci tutaj podpowiedziało, że to jest właśnie region Bajkału? Głównie te góry, wiesz? Tak, to był trochę clueless. Okej, to ciekawe. O, jak palmowo, jak na ten kraj. A, my tutaj znaki. No by coś powiedziało, w sensie coś podpowiedzą, ale kurczę. No tu będzie mój koniec. To już czuję. Kurczę, szkoda, że akurat nie ma słupa. Akurat jeśli chodzi o te głupie słupy, to cokolwiek wiem o tym kraju. I Sadziu strzelił. Mądra decyzja. Well, nie wiem, nie mam pojęcia. To było po prostu Tokio. No i moi drodzy, Sadziu tutaj robi na mnie flawlessa. Gratulacje wielkie. Pierwsza runda bez problemu pokonany. No to lecimy, moi drodzy. NMPZ to zdecydowanie najtrudniejszy tryb, no ale chyba jedyny, na który mam jakiekolwiek szanse, żeby zabrać punkty. Bo już nie jest tak łatwo. O, Sadziu strzelił bardzo szybko. No na moje to Senegal jest, ale jaki teraz region Senegalu, widzowie? Ten. Aj! Sadziu, ale jestem dumny, bo poszedłem w to samo co Sadziu i zabieram 20 punktów. Let's go! Jak się czujesz z tym, że prowadzę z tobą? No, pod presją. No ale teraz może się to skończyć. Mamy język niemiecki już jak Sadziu strzelił i mamy 22 copyright, więc to Austria.
Tam na daleko jest coś z ST, ale nie widzę tego. Czekam tutaj. Okej, okay, to był środek. Kolejna runda, na razie te NPZ-y proste. W SOP-u mamy kraj za każdym razem. Ja mam, a to już w moim przypadku dużo. Gdzie tutaj można pójść? Jaki region? Dużo pan, ale Kambodża to jest cała generalnie. Pójdę w coś takiego. Aj! No ale ładnie, ładnie. Póki co trzymamy się. Czy nikt z nas nie stracił nawet 100 HP, co? Czy ja wiem, zaryzykować, to jest taki kraj. Ale dobra, tak. Mamy tu flagę. Czy regionu? Dom nie mam. Ach, hotel. Hotel Kalifornia. Wydaje mi się, że kraj mam dobry. Widziałem kiedyś, jak robiłem odcinek o flagach. Widziałem coś podobnego, ale nie wiem nawet. Nie, nie wiem. Mi też, właśnie ten taki niedźwiedź jest specyficzny, co? On gdzieś występował. 100%. Nie potrafię sobie przypomnieć gdzie. Dobra, strzelam tutaj. Teraz ja wyrwę presję. Tylko powiedzieć, że myślałem, że to flaga Berlina, ale to mi nie wygląda jak Berlin. No mi też właśnie nie, ale... O, Schleswig-Holstein. Ale rzeczywiście masz rację, że Berlin ma takiego niedźwiedzia, no. O kurde. I dla mnie to już są schody. Czy wiem, że to RPA? Nie wiem, czy po tych słowach od razu stadio nie postanowi strzelić, ale jaki region? Less RNG. Co? Co to jest za gest? Ja pierdziel. Myślałem, że to ten Kirgistan w pierwszej chwili. Tureckie bolardy, no to nikt z nas Ameryki nie odkryje. Ja pójdę w skrajny region. Aha. Myślałem, że to bardziej skut i przegrywam. Jeszcze? Jeszcze nie, moi drodzy. Może akurat lucky shot. To musiałby sadzić kompletnie kontynent pomylić. No na razie nie było żadnej rundy, która mogłaby... O, Kabubaten Learning. Jest Jakarta, no to ja wiem, gdzie jest Jakarta. To nie wygląda jak Jakarta. Słuchajcie, jest tu Kabubaten? Jest! Beltung. Sadź to wie na bank. Beltung. Kurde, czy ja słyszałem kiedyś Beltungu? Mogłeś słyszeć. Kurde, to jest... To jest na Javie, czy już jestem pierdzie... A, nie. A, to ta chwys... O Jezu! Tak! No brawo, brawo. No tutaj nie mogę nic poradzić, ale rzeczywiście słyszałem o tym. No, miałeś rację. No to jest jednak... Tych wysp Indonezja ma trochę, ale to jest była specyficzna. No brawo, mój drogi! Póki co mój największy sukces, 28 HP ci zabrałem przez dwie bitwy. No, chociaż nie wiem, czy bym trafił bez napisu ten Beritung, tak szczerze mówiąc. Ja na pewno, jak ja zobaczyłem Jakarty, to wiesz, to już nie miałem w głowie nic innego. Dobra, idziemy na Nomuwa. No to lecimy, moi drodzy, trzeci pojedyneczek. Zobaczymy, czy teraz uda mi się trochę więcej punktów zabrać. No tutaj Nomuw, na pewno dla Sadzia lepszy tryb ze mną. Strasznie zimny coverage. To mi podpowiada już coś. Ale też nie jestem pewny. Miałem ostatnio jakiś mega dziwny i zimny coverage w Chorwacji. Mnie tak to zdziwiło. Myślałem, że tam nie ma takich. Też pewny tutaj nie jestem. Wydaje mi się, że to jest to po prostu. Nie wiem, no ja idę w Bułgarię, jak widzę zimowy. Boję się, że jeszcze Czechy to mogą. To były Węgry! O. Od początku już tracę punkty. Szybciutko poszło. Ale dobrze, tutaj bez mnożnika mógłbym stracić sporo. Ciężka runda. Mamy oczywisty kraj w tym przypadku. Teraz tak, czy da się tutaj coś znaleźć więcej? Karam. Znaczy na pewno jest to Ekwador, który był chociażby napisany. Dobra, idę w ten region. Dlaczego dałeś quit? Tak, szczerze, zoomowałem na stolicę i była nazwa dzielnicy, która była nazwana. Nice, nice. Jakoś nie pomyślałem tutaj w ogóle o stolicy, także... Ładnie. A powiedz mi, czy znasz teraz te trzy rodzaje tape'ów w Ganie? Szczerze nie patrzę na to, bo wydaje mi się, że... W sensie nie uczyłem się tego nigdy. Myślę, że jest to w jakiś sposób tam przydatne czasami. Ale myślę, że też się da tą Ganę wyciągasować skutecznie bez tego. Dobra, bo ja ci powiem, że trochę się uczyłem. Też z tych tape'ów nie pamiętam, ale starałem się chociaż odróżniać północ od południa. Nie wiem, czy ta droga nie jest trochę specyficzna przez te góry. No nie wiem, ja idę w ten region. Jestem ciekaw. Ohohoho! Udało mi się troszeczkę teraz punktów. No właśnie, pamiętałem, że to chyba ta wschodnia droga miała te góry, nie?
Tak, do góry z obu stron, zachód słońca też. Trochę chyba za wysoko poszedł. O, zachód. O kurde, no i tutaj już jest. Ja się wypierdzielę skąd. Dobrze, nie mam nożnika, ale ja no, 5K nie zrobisz tu. Nie podpuszczam. Chociaż? To nie jest Lesotho, prawda? Kurde. A, mogę powiedzieć, że nie jest. Nie? Nie. A, dobra, zmieniam na Filipiny. Uff, Jezu, jak się cieszę, że zmieniłem, bo miałem już Boliwię. Ty, ale jaki w ogóle region Kesadzia południowe, jak... Kurde. Chyba znowu szybko skończę. Ciekawa bardzo runda w tym wypadku. Coś takiego, ja myślę, widzowie. Tutaj wam pokazuję, ale... Chyba kraj tutaj mam dobry, ale moja pierwsza myśl to były w ogóle jakieś wyspy, nie? Jak to zobaczyłem. No nie... Dobra, nie mam pojęcia co. Liczę, że jeszcze nie umrę. Proszę, jakimś fartem. Zrób to, nie wiem. Jakiś fartnik zadecyduje, że nie padnę. A to było tutaj. Wiesz co, też miałem na Cape Town w pierwszej chwili i też patrzyłem to miejsce, tylko tam mi się nie zgadzało, że tych gór nie było. No właśnie, też nie mogłem znaleźć konkretne 5K, już zostawiłem. I tutaj łatwo się można obciąć, chociaż nie, tutaj się nie obetnę jeszcze. A, jest New Zealand nawet napisany, także S. Ale jest też ten, na supie jest taki trochę jak na Tasmanii ten, ale to ten właśnie jest chyba w Nowej Zelandii, nie? Bo na Tasmanii jest bardziej zielony, a tutaj szary chyba. No dobra, ja idę tutaj po prostu. Aha. Dobra. Było napisane końcówka Orne na znaku. I co to znaczy? No i to jest miasto się nazywa Gisborne. No i znałem, i nie byłem pewny, czy to miasto to jest to, co jest napisane, bo było tylko widoczne końcówka nazwy. Teraz zobaczyłem drogę i się line-upowała. Góry miały sen, więc... No to moi drodzy widzowie, widzicie jak to wygląda na takim poziomie? Co ja mogę więcej, moi drodzy, dodać po prostu? No dobra, no dzieje się to, co się spodziewałem. Poproszę jakąś giga ciężką rundę teraz. Taką, żeby Isadziowi sprawić problem, dawać. ACW niech zaskoczy. No i już zaraz będzie 4-0, to wiadomo, ale... O kurde, to dla mnie jest ciężkie, bo ja nie mam pewności. Isadziu ma, ja cię kręcę. A nie, dobra, mam, Jezu, bo się bałem, że to Ghana, ale są zielone te, raczej Nigeria. Dlaczego Benin City? Było coś napisane? Nie, tak po prostu Krishna na teraz. No widzicie, widzę. Tak po prostu. O kurde, no tutaj już dla mnie jest ciężka runda. Mam 50-50. Kontynent. No Mighty jest napisane, no to chyba angielski i Filipiny. Boże, żeby to nie była Kolumbia. Ale nie byłoby po hiszpańsku. Idę w to. Okej, okay, Panaj to była. Środek. No dobra, ważne, że wciąż żyję. Teraz już jest taki moment, że jak pomylę kontynenta, zrobisz 5K, to mnie wypalisz bez mnożnika. To wcale nie jest wykluczone ze zdolnościami. Sadzia i spierdzielą. O Jezu. Kurde, jeszcze z tyłu bym widział antenę, nie? A teraz to już nic nie widzę. Mogę ci powiedzieć, że ja pewny też nie jestem. To tego, gdzie to jest. Kurde, no, ja muszę... Jezu, mam nadzieję, że to nie jest jakaś skrajność, ale chyba flora by się nie zgadzała. Na tyle, co ja w ogóle kumam Rosję. Liczę na jakieś... Nie jestem pewny. To był Jekatynburg, przecież to tak wschodnio wyglądało. Ale jest, 1000 punktów zabrałem Sadziowi. Tak jest, mój noc. To jest właśnie NPZ. Można było... To jest w ogóle kraj, o którym ja nie mam zielonego pojęcia, stary. Zielonego. Ty się uczyłeś Indii? Starałeś? Masz jakoś? No, uczyłem to dużo powiedziane. Ja na przykład nic nie, no w sensie jak palmy to zawsze południe bardziej. No idę w coś takiego. Tu Uttar Pradesh? No dobra, wychodzimy na prowadzenie, moi drodzy. Po 4 rundach, to sukces niebywały. Ale no, wtedy Kubę na mistrzostwach rozwaliłeś 2 rundy na Rosji, także wiesz. Nie. No move, trochę było łatwiej.
No tak, bo mówisz sobie na antenę, nie? A-Type, B-Type, Blurred, Tilted, czy inne głupoty. Ale taka jest... Taki jest GeoGuessr. O, co to za region Rosji? To nie wygląda to dla mnie najlepiej, tak w sposób mówię. Ja w ogóle nie wiem. W ogóle. SRNG. Ja też nie wiem, nie będę ukrywał. Będę hedżował. Okay. Czy tak północno? To jest za obwód? Wolgoda. Pierwszy słyszę. Dobra, no. Zaczynamy. Nożni. Kurde, ostatnio na tym kraju się wybiłem. No nie jest to łatwy kraj do region guessingu. Nie ma się co czarować. Chyba, że się mylę co do kraju, ale wydaje mi się, że jestem akurat państwa w miarę pewny. Oczywiście na tyle, ile mogę być czegokolwiek w tej grze pewny. Dobra. Tyle SRNG, żebym jeszcze nie przegrał. Okej. Co? Co? Nie, nie. Ja pierdziele, widzowie. Jak ja mogę, co ja mogę zrobić z maszyną, nie? No kurde! A nie, dobra, to chyba... Już myślałem, że ty czwarta Rosja, czy tam... Sadziu strzela, Jezu. Mam nadzieję, że to nie jest Rosja. Aha! To jest Rosja jednak, ja myślałem, że któryś z Bałtyków. I... Aha! Jeszcze nie! 39, come on! Comeback życia! To widziałem. Historia lubi się powtarzać. Dobra, ja nie wiem co to za kraj. Bless RNG, muszę. Wywieram presję. Idę za pierwszą myślą. Robimy presję na sadzie. Malezja albo Indonezja, nie wiem które. Będę hedżował chyba. Yo! Let's go! Patrzcie to, ile? 2000 punktów sadziowi. Sadziu, historia lubi się powtarzać. O, już jest jakiś. Chyba muszę przyspieszyć tempo tutaj. Ale to jest 3,5, ja pierdzielę, ja mam 39 HP. Slow count, Szwajcaria, tak? Tak. Ja pierdzielę. Ach, GG, brawo. Ale powalczyłem chociaż jedną gierkę, więc się cieszę. Było gorąco już. Miałeś przez chwilę tak troszkę cieplej przy tej Indonezji? No przy tej Indonezji już trochę... Ja ci powiem, miałem od razu Indonezja, Malezja, ale tak stwierdziłem, kurde, wiedziałem, że na tej Sumatrze często te krzewy takie są, więc sobie myślę, nie mam nic do stracenia. No i chociaż raz jeden dobry gest oddałem. No cóż, Sadziu, dzięki ci piękne za to, że wystąpiłeś w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się fajnie bawiłeś chociaż tą chwilę. Super. Także macie, moi drodzy, wszystkie linki do Sadzia. Sprawdzajcie koniecznie, bo trzeba wspierać najlepszych graczy w Polsce. Kibicujcie chłopakowi, bo być może jeszcze pojedzie na te Mistrzostwa Świata. I dzięki jeszcze raz, Sadziu. Do usłyszenia. Mam nadzieję jeszcze nie raz na kanale. Również dzięki. Pozdro.